moi przyjaciele, współpracownice, współpracownicy z Koalicji Obywatelskiej postanowili wyjść na ulicę z taką już no, jednoznaczną ilustracją tego zła, które w Polsce się dzieje. Nazwali to milionerzy z PiS-u. W wielu polskich miejscowościach stoją te figury wycięte z dykty o takich twarzach pełnych buty i zadowolenia z siebie najwyższych funkcjonariuszy i aktywistów PiS-u i tej władzy. I towarzyszy temu informacja, ile można było, będąc we władzach PiS-u, załatwić miejsc pracy sobie i rodzinie, zarobić pieniędzy, a w finale bardzo wielu z nich po prostu ukraść. I to są kwoty, które naprawdę Polaków oszałamiają. Ja mam tu, nie będę ryzykował, ponieważ wiecie, pieniądze, poważna sprawa. Te nazwiska to też poważna sprawa. No, jeden z rekordzistów, oczywiście mój ulubieniec Daniel Obajtek. Słuchajcie, no, zalogował się na szczytach władzy pisowskiej i wzbogacił się o 7 200 000 złotych. 7 200 000 złotych. W dodatku ci wszyscy, którzy kilka dni temu wyjechali na wakacje albo myślą o tym, żeby w najbliższych dniach czy tygodniach pojechać z rodziną do Kołobrzegu, do Ustki, do Dziwnówka, oni dobrze wiedzą, kiedy tankują benzynę. Na kim dorobił się pan Obajtek? Wszystkie te dane, wszystkie te nazwiska, wszystkie te niezwykle ponure i przygnębiające przypadki to są wielkie pieniądze dla ludzi władzy kosztem portfeli polskich rodzin. Pani Patrycja, małżonka też pewnie waszego ulubieńca, ministra sprawiedliwości. $3 900 000 to jest zdecydowanie więcej niż zero. Na tym tle serdeczna przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, która wzbogaciła się raptem o 1 300 000 złotych, wydaje się przesadnie skromna. Natomiast były szef CBA, pan Ernest Bejda, tego CBA, skąd siatkami wynosili niektórzy pieniądze, nie wiem, czy pamiętacie, no to on się wzbogacił o 4 100 000 złotych. Pani Aleksandra, żona człowieka, który odpowiada za strategię PiS-u, widać, że oboje są wybitnymi strategami, bo ona się wzbogaciła o 10 900 000 złotych. No, wasz ukochany Janusz Kowalski. Taki Churchill polskiej polityki, Machiavelli polskiej myśli politycznej. $2,5 000 000. Max Kraczkowski, pamiętam, taki bardzo ambitny szef młodzieżówki, takiej partyjnej młodzieżowej przybudówki do PiS-u, niezły gość, $9 480 000.